mamy inwestycję pod nazwą budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Kominowie. Inwestycja jest współfinansowana przez budżet województwa mazowieckiego w kwocie około 190 tysięcy złotych oraz wkład własny urzędu gminy. Prace zakończyły się zgodnie z terminem, ponieważ do 28 listopada firma TechRamps, która wykonywała pracę, miała termin wykonania umowy. Zmieścili się w termin, nawet przed terminem. Prace zostały wykonane zgodnie z projektem. Zresztą tutaj jest pan inspektor, tutaj jest przedstawiciel firmy TechRamps. Kierownik budowy również potwierdził, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem, zgodnie z technologią i zakresem, który został przedłożony do wniosku o dofinansowanie. Wykonano nawierzchnię z betonu szlifowanego. Do nawierzchni, oczywiście pod nawierzchnią jest podbudowa z kruszywa łamanego w dwóch warstwach, warstwa odstraszająca z piasku. Dylatacje zostały wykonane. To jest bank ramp i water pipe, tak? Pan będzie mnie ewentualnie poprawiał. Oni próbę zaraz zrobimy. Tak. Zaprosimy pana sołtysa. Tak, pana sołtysa zaprosimy. Nie, może dajmy spokój. Green ławka, rura prosta i fan z rurą łamaną, z ławką. Także to próbowałem. A do czego służy to? Także dojścia mamy tutaj dwa chodniczki, 1,5 metra do spotkania. Mamy możliwość dalszej rozbudowy tego kompleksu. Jest miejsce. Pomysły na pewno też by się znalazły. To już to nawet. Takie ciekawe pomysły, bo firma TechRamps tak wprost produkuje. Nasz był jak na gminę o charakterze wiejskim, to był unikatowy, jedyny projekt skateparku w gminie wiejskiej, bo to jest domena miast. Natomiast nasz wzbudził duże zainteresowanie i znalazł się bardzo wysoko w tej grupie 60 wniosków, które zostały zakwalifikowanych do realizacji. Z czego niezmiernie się cieszę. Nie ukrywam, że również kibicował mocno pan marszałek, bo to pan marszałek przydzielał, natomiast nie miał problemu z przydzieleniem tych środków dla samorządu gminy Nowy Duninów ze względu na właśnie taką nowość, bo nie znajdziecie państwo w subregionie płockim, w gminach tego typu inwestycji. Tak jak powiedziałem, to jest domena dużych miast. Chłopcy cieszą się niesamowitą popularnością skateparki. One są różnie wyposażone. Natomiast od rana do wieczora tłumy dzieciaków korzystają z tych obiektów. My poprzez takie działania poszerzyliśmy ofertę sportową, szczególnie dla dzieciaków. Mam nadzieję, że będzie się cieszył dużym zainteresowaniem. Zresztą już nasze dzieciaki korzystają. Są silne naciski na rodziców i dziadków, żeby pokupowali dobry sprzęt właśnie do tego typu
uprawiania sportu. Wzbogacił on naszą ofertę sportową w kompleksie naszej szkoły podstawowej w Nowym Duninowie, bo jak Państwo widzicie, no to już wygląda imponująco. Dla każdego coś dobrego, tylko żebyśmy chcieli korzystać z aktywnej formy spędzenia czasu wolnego na sportowo. I myślę, że tutaj każdy z nas znajdzie i rodzic, i dzieciak, i babcia, i dziadek miejsce, żeby tutaj odnaleźć się sportowo na naszych obiektach, które są położone na terenie szkoły podstawowej w Nowym Duninowie. Chciałbym podziękować wykonawcy, bo firm realizujących takie inwestycje jest bardzo mało w Polsce, chyba 4. Mieliśmy poważny problem i zagrożenie, czy ta inwestycja rzeczywiście, czy ją się uda zrealizować, ze względu właśnie na tak niewielką ilość firm wykonujących tego typu zadania. Stanęła do przetargu najlepsza z najlepszych firm, jakie udało nam się tutaj zaprosić, i wygrała przetarg. Ja byłem pod wrażeniem organizacyjnym prowadzenia tej inwestycji i tak sobie pomyślałem, że pan Krzysztof chyba przesadził z projektowaniem tego obiektu, że tutaj jest taka podbudowa zrobiona, że naprawdę czołg po tym jeździć, potężne obciążenia, i tutaj nic nie ma prawa się zadziać, a firma zrobiła to w sposób profesjonalny. Zresztą specjalizują się od lat. Ja się ucieszyłem na wiadomość, że stajecie do przetargu, i byłem pewien, że się uda, bo jedna firma tylko stanęła. Jedna firma stanęła, więc nie było innej możliwości, tylko żebyście dali dobrą cenę, bo ja też mam określony budżet i życie się szczególnie w tym czasie roku 2018. Problem jest z wykonawcami. Potężny problem z wykonawcami, a jak są już wykonawcy, to razy 50% minimum inwestycje idą w górę w stosunku do kosztorysu. Tu się udało zmieścić i robota została profesjonalnie